Minęła 13, Magdalena Bałkowiec. Zapraszam na serwis informacyjny. Podczas konferencji prasowej Donalda Tuska przed siedzibą telewizji publicznej dziennikarz i autor serialu dokumentalnego Reset, Michał Rachoń, chciał zadać kilka pytań na temat właśnie polityki resetu prowadzonej przez byłego premiera. Jednak politycy Platformy, m.in. Michał Kołodziejczak i obecny na konferencji Andrzej Rozenek, przez lata bliski współpracownik Jerzego Urbana, zagrozili dziennikarzowi policją oraz więzieniem. Ponadto Rozenek zwrócił się do dziennikarza słowami: "Dopadniemy cię. Mamy twoje adresy, wiemy, gdzie mieszkasz." Panie premierze, czy zadawanie pytań o pańskie stosunki z Władimirem Putinem w państwie, w którym będzie pan rządził, będzie karane karnie, tak jak pan powiedział? Bo jest cała masa dokumentów, które pan osobiście podpisał. Za to, żeby służyć. I w tych dokumentach jest napisane wprost, ile pan zarabia, że to pan nawoływał do tego rodzaju relacji. Proszę się przyznać. To wygląda dokładnie misja telewizji rządowej, proszę państwa. Żeby zakłócić, żeby robić niestety ludziom konferencję. Czy pan przeszkadza pani zakusiem? Zero. Zero. Ile pan zarabia? Pan zagroził ile panu, odpowiedzialnością ile karną ile za to, płacą? Że ja panu zadaję pytanie panu o pana rozmowy z Władimirem Putinem. Ile panu płacą? Czy w Polsce, w której pan będzie ile premierem, panu płacą? Zadawanie pytań o Władimira Putina będzie karane? Doszło do złamania prawa i to sami dwóch przepisów, jeżeli nie więcej, kodeksu karnego. Jeden to są groźby karalne ścigane na wniosek pokrzywdzonego i to jest już decyzja Michała Rachonia i telewizji publicznej oraz innych pracowników, którym grożono, ale drugi jest ścigane z urzędu, to jest tłumienie krytyki prasowej. Wypowiedź pana Rozenka, że wiemy, gdzie mieszkasz, jest zawołaniem mafii, groźba wobec rodziny, wobec żony, dzieci, wszystkich domowników, czyli że cię dopadniemy. To jest typowe zawołanie mafii, charakterystyczne dla bandytów. Biorąc pod uwagę kontekst tych gruźb, które padły, a tym kontekstem jest emisja od kilku tygodni serialu dokumentalnego Reset, w którym ujawniane są bardzo bulwersujące związki między Donaldem Tuskiem, jego najbliższymi współpracownikami, a różnego rodzaju politykami z Rosji czy Niemiec, mówiąc już tak ogólnie o tym, co po prostu ujawnia ten serial. Kierowanie gruźb karalnych, bo takimi są groźby mówienia komuś o tym, że mieszkanie, wiemy, gdzie mieszkasz, kierowanie tego typu gruźb do kogokolwiek jest absolutnie naganne, a w kontekście właśnie tego, co ujawnia serial Reset, jest wyjątkowo niebezpieczne. W związku z kryzysem migracyjnym i sytuacją na włoskiej wyspie Lampedusa rząd przyjął dziś specjalną uchwałę w sprawie planu migracyjnego Unii, w której został wyrażony sprzeciw wobec nielegalnej migracji. Tą przyjętą uchwałą chcemy dać bardzo jednoznaczny sygnał Komisji Europejskiej i wszystkim tym siłom politycznym, w tym Platformie Obywatelskiej u nas w kraju, że nie ma naszej zgody na nielegalną imigrację. Ale też chcemy wysłać wyraźny sygnał przestrogi, bo Lampedusa jest taką przestrogą. Cała Europa, cała Unia Europejska może wyglądać tak jak Lampedusa, jeżeli będziemy brnęli w te same błędy, w te same schematy i mechanizmy, które Komisja Europejska zaproponowała. Te 10 punktów, które w tej chwili ogłosiła pani von der Leyen, gdzie też tego rodzaju zapowiedź została zawarta, to w gruncie rzeczy zachęta dla przemysłu handlu ludźmi, bo tak to trzeba w istocie określić, to zachęta dla tych, którzy chcą skorzystać z okazji, żeby nielegalnie dostać się do Europy. To są decyzje z punktu widzenia deklarowanego celu przeciwskuteczne, to trzeba sobie jasno powiedzieć. Przeciwskuteczne, jeszcze raz to podkreślam i stąd, to już mówię jakby poza uchwałą Rady, nasze zdumienie, że są podejmowane. Bo trudno uwierzyć, że ci, którzy je podejmują i następnie ogłaszają, nie zdają sobie sprawy z tego, że napędzają cały ten mechanizm, który prowadzi do tej inwazji na Unię Europejską, na Europę. W najnowszym wywiadzie dla tygodnika Gazeta Polska prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier Jarosław Kaczyński, skomentował sprawę marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, który od ponad 900 dni nie chce zrzec się immunitetu, by nie usłyszeć prokuratorskich zarzutów o korupcję i udział w zorganizowanej grupie przestępczej.
Gdyby taki Grodzki był w naszych szeregach, to zapewniam, iż błyskawicznie przestałby być marszałkiem i nie miałby najmniejszych szans na kandydowanie. Nikt by mu nie pozwolił uchylać się od odpowiedzialności. Ale w środowisku Tuska wszystko jest na odwrót. Człowiek, któremu zarzuca się odrażającą korupcję, jest kreowany na wzór uczciwości i tak jest ludziom przedstawiany w ich mediach. Część wyborców da się zmanipulować. Bombardowani nieprawdziwymi informacjami w końcu im ulegną, bo nie zniosą dysonansu poznawczego między rzeczywistością medialną a tą prawdziwą. To znany i dobrze opisany mechanizm psychologiczny wypierania, który można do manipulacji wykorzystać. W części działających w naszym kraju mediów, będących częścią tzw. totalnej opozycji, wszechobecny. Wczesnym rankiem Rosjanie zaatakowali Lwów. W wyniku ataku drona spłonął magazyn z pomocą humanitarną. Zginęła co najmniej jedna osoba. Do ataków dochodziło także w innych regionach kraju. W ciągu nocy Rosja wystrzeliła na Ukrainie łącznie 30 dronów i jedną rakietę balistyczną Iskander. 27 z nich zostało zestrzelonych. Od wielu godzin prowadzimy akcję ratowniczą po tym strasznym ataku na Lwów. W tych magazynach przechowywaliśmy pomoc humanitarną, artykuły spożywcze, chemię gospodarczą. Obszar ten obejmuje aż 10 tysięcy metrów kwadratowych. Duża część terenu płonie. Konsekwencje są niezwykle dotkliwe. Właśnie rozmawiałem z szefem Caritasu. Niedawno otrzymali nową dostawę pomocy humanitarnej. Ciepłą odzież, generatory, które planowali wysłać dalej na wschód Ukrainy. Teraz wszystko płonie. I to wszystko w tym serwisie informacyjnym. Kolejny o 14. Ja za chwilę spotka się z Państwem Michał Trześniewski i jego gość Anna Zalewska, eurodeputowana Prawa i Sprawiedliwości.